W spocie, który pojawił się na oficjalnym profilu marki Żytnia na Facebooku, wykorzystano zdjęcie, na którym uwieczniono, jak uczestnicy zbrodni lubińskiej uciekają, niosąc rannego Michała Adamowicza. W dodatku fotografię opisano hasłem: gdy wieczór kawalerski wymknie się spod kontroli, wina Żytniej, Kac Vegas, scenariusz pisany przez Żytnią. W sieci zawrzało. Gdyby głupota miała skrzydła, to by latała niczym gołębica. Nie mogę tego skomentować, ponieważ słowa, których użyłabym, wyeliminowałyby mnie z Facebooka. Mam nadzieję, że ktoś poniesie konsekwencje za swoją bezmyślność i ignorancję. Niech pan menedżer odpowiedzialny za ten pomysł spojrzy rodzinom tych ludzi prosto w oczy. To będzie idealna kara dla niego. Oburzeni są mieszkańcy Lubina. Nie chcę się wyrażać brzydko, no bo bym się wyraziła bardzo nieładnie, bardzo. No szkoda, bo ludzie zginęli. No bardzo niesmaczne to jest. Nie powinno się takich rzeczy wykorzystywać w taki sposób. Jestem zbulwersowany, pierwszy raz to widzę. Szkoda, że ci autorzy tej reklamy nie zadali sobie trudu, by skontaktować chociaż z autorem tej fotografii. By poznać prawdę. To jest dramat. Firma Polmos, właściciel marki wódki, szybko usunęła zdjęcie i umieściła na swoim profilu także oświadczenie. W imieniu zespołu Ekstra Żytni najmocniej przepraszamy wszystkich, których uraziliśmy naszą publikacją. Pragniemy podkreślić, że publikacja takiej fotografii nie była wynikiem braku szacunku, a naszej nieświadomości. Popełniliśmy błąd i teraz za niego przepraszamy. Dopełnimy wszelkich starań, aby taka sytuacja się nie powtórzyła. Firma, przyznając się i mówiąc dziwnym zdaniem, mówiąc, że o tym, że być może kogoś to uraziło, być może kogoś to zabolało. Myślę, że tak naprawdę jeszcze podwójnie nas obraziła w rzeczywistości, nie przepraszając rzetelnie, że ich to też uraziło tak naprawdę, bo nie zdawali sobie sprawy, co się na tym zdjęciu dzieje i co się tak naprawdę działo. Producent wódki nie miał żadnych praw do wykorzystania zdjęcia. Nawet gdyby się zwrócili do mnie o zgodę na wykorzystanie tego zdjęcia, to chyba nie wyobrażacie sobie Państwo, że ja bym się na to zgodził. Rozmawiałem z prawnikami, zajmie się to tym kancelaria prawnicza. Myślę, że nie zostawię tego tak. O sprawiedliwość zamierza upomnieć się również Solidarność Zagłębia Miedziowego. Związek Zawodowy skierował sprawę do Legnickiej Prokuratury. Jeśli im się wydawało, że poprzez czarny PR zrobią sobie kampanię, to głęboko się mylą. Wszyscy do sprawy odnoszą się bardzo krytycznie. Internauci są podzieleni w swoich opiniach. Jedni twierdzą, że był to marketingowy chwyt poniżej pasa, by wykorzystać fotografię w celu promocji marki na kilka dni przed obchodami 33. rocznicy zbrodni lubińskiej. Drudzy natomiast są zdania, że wszystko to przez niedouczenie i głupotę. Dopiero 33 lata prawie mijają, a już ci młodzi, być może rówieśnicy, nie wiedzą, że ludzie oddali życie po to, żeby oni żyli w wolnej, demokratycznej, kochanej ojczyźnie. Myślę, że to jest po prostu zwykła głupota. Ktoś posłużył się Googlem, ale posłużył się nim tylko, by znaleźć zdjęcie, natomiast nie posłużył się tym narzędziem, by znaleźć jakikolwiek opis do niego. Myślę, że z tym nie byłoby problemu. Skierujemy zapytanie do firmy, żeby sfinansowała kampanię informacyjną na terenie Polski na temat, co się zdarzyło 33 lata temu w Lubinie. 31 sierpnia 1982 roku w Lubinie z rąk funkcjonariuszy ZOMO zginęło 3 mieszkańców miasta: Michał Adamowicz, Mieczysław Poźniak i Andrzej Trajkowski. 16 osób zostało rannych. Wszyscy brali udział w pokojowej manifestacji, która przerodziła się w krwawą rzeź. Do tej pory nie wszyscy oprawcy zostali ukarani za tamtą zbrodnię. Tradycyjnie, jak od kilku lat, zapraszam Państwa na letnie koncerty w Altanie. W każdą niedzielę lipca i sierpnia o godzinie 18 zaczynamy koncert plenerowy. 23 sierpnia Trio Mariachi. Podczas koncertu usłyszymy znane hity, m.in. Desperado, La Bamba, La Cucaracha, Besame Mucho, Guantanamera, Corazon Espinado, Volare, Bamboleo i Lambada. Muzycy wystąpią w oryginalnych meksykańskich strojach. Zapraszamy 23 sierpnia o godzinie 18.